jedynie parę słów powiem takich ogólnych. Większość rzeczy jest w tej publikacji, która towarzyszy naszemu spotkaniu. A chciałbym na koniec powiedzieć parę rzeczy nowych, które jak to zwykle bywa, w momencie, kiedy człowiek szpera, to znajduje nowe rzeczy i wydaje mi się ciekawe, czyli przy końcu o paru rzeczach opowiem. Niech temu naszemu spotkaniu towarzyszy jeden z najważniejszych wątków pracy Karla Mengera. On jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na to, że my powinniśmy myśleć w bardzo specyficzny sposób, mianowicie w kategoriach przyczynowo-skutkowych, że każde co się dzieje ma swoją jakąś przyczynę i jak on powiedział, ta wielka zasada nie zna wyjątków. W publikacji książki, jak i w tytule mojego referatu i artykułu jest słowo rewolucja. No to się wiąże oczywiście z tym, co wszyscy wiemy, także jedynie tytułem przypomnienia o tych trzech postaciach, które legły u podstaw procesu, który nazywamy rewolucją marginalistyczną, warto powiedzieć. William Stanley Jevons, Karl Menger i Leon Walras. Będę się szczególnie odwoływał do tej trzeciej postaci, porównując to, co osiągnął, co zaproponował Karl Menger, podkreślając pewne różnice i podobieństwa. Co ciekawsze, warto popatrzeć na tę mapę, bo to świadczy o tym, że coś pod koniec XIX wieku istniało w powietrzu w tej dyskusji ekonomistów, że ci trzej ekonomiści niezależnie od siebie doszli do tego samego czy podobnego wniosku, chociaż jak wiemy posługiwali się różnym językiem i o tym parę słów powiem. Karl Menger to jest jedno z najbardziej znanych jego portretów. No i teraz możemy się zastanowić, czy faktycznie był rewolucjonistą, czy tą gwiazdkę możemy mu przypisać i jaki to był rewolucjonista. Oczywiście tę gwiazdkę zapożyczyłem od innego rewolucjonisty, mianowicie Che Guevary, hołubionego przez bardzo wielu młodych ludzi, niestety tutaj trzeba powiedzieć, nie rozumiejąc, że to był w istocie jeden z najbardziej krwawych rewolucjonistów. I w tym kontekście chciałbym to powiedzieć, właśnie o kontekście krwawej i bezkrwawej rewolucji. Te rewolucje, jakie doświadczamy w historii cywilizacji, z reguły są rewolucjami krwawymi. I tutaj są po prawej stronie wymienione te przykładowe rewolucje, których efektem były ogromna liczba ofiar ludzkich, śmiertelnych. Ale mamy przykłady rewolucji bezkrwawych. I tutaj dwie rewolucje chciałbym króciuteńko wspomnieć, o których bardzo mało się mówi. Mianowicie tak zwana rewolucja wspaniała w końcu XVII wieku w Wielkiej Brytanii oraz to, co się wydarzyło 300 lat później w ramach rewolucji solidarnościowej, którą nazywam rewolucją znamienitą w 1989 roku. Warto sobie uświadomić, że można przeprowadzić rewolucyjne zmiany w sposób spokojny, bez wielkich ofiar. Porównam te dwie rewolucje, które są bardzo blisko i jedna bardzo znana, która ukształtowała rozwój Europy i całego świata przez następne 200-250 lat, mianowicie rewolucję francuską i z tą rewolucją wspaniałą, o której wspomniałem, rewolucją bezkrwawą. Symbolem rewolucji francuskiej to są oczywiście Jakobini i ta ogromna liczba ofiar, która została wysłana na szafot i zgilotyzowana. Natomiast symbolem dla mnie tej rewolucji wspaniałej jest uchwalenie w rok później po tej rewolucji karty praw, którą podpisał Wilhelm Orański i jego żona i to jest upamiętnienie tego aktu, w którym ograniczono władzę królewską, zapoczątkowano rozwój parlamentaryzmu, a efektem tego, to niestety trzeba było czekać, takie są dynamika procesów społecznych, trzeba było ze 2-3 pokolenia czekać, żeby tego typu idee, myślenie odnosiło skutki w skali całego społeczeństwa, doświadczyła Wielka Brytania rewolucji przemysłowej i wzrostu dobrobytu.
niespotykanego w dotychczasowej historii cywilizacji. To często Didier Maklowski przypomina, że ta wzrost dobrobytu w skali no, kilku tysięcy lat, czyli przypomina kij hokejowy, że to w zasadzie aż do rewolucji przemysłowej ten rozwój, ten wzrost dobrobytu był bardzo minimalny. To była ta pierwsza część kija hokejowego i w ostatnich 200-250 latach nastąpił gwałtowny wzrost tego dobrobytu. I podobnie możemy w tym kontekście, oczywiście przesadzam, trochę naciągam, ale warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli byśmy wybrali tych dwóch rewolucjonistów, Karla Mengera i Leona Valera, twórców w istocie szkoły austriackiej i szkoły neoklasycznej, to w podobnym duchu moglibyśmy ten dyskurs przeprowadzić i tak bym chciał te parę minut temu poświęcić. Ta rewolucja zainicjowana przez Karla Mengera była rewolucją radosną. Tutaj te dwie postaci, które są symbolem kontynuacji tego nurtu szkoły austriackiej i szkoły neoklasycznej, Friedrich von Hayek i Paul Samuelson, tutaj są dobrym przykładem. No i ten uśmiech na twarzy Hayeka jest bardzo, bardzo znaczący. I takie trzy wątki wybrałem z tego, co napisałem do tej książki. I bardzo króciutko chciałbym jedynie to zasygnalizować, a skupić się na kilku rzeczach na końcu, które w artykule się nie znalazły. Mianowicie to jest pewien fenomen, że my mówimy o rewolucji marginalistycznej, o pojęciu krańcowości, ale tak prawdę powiedziawszy, wszyscy trzej twórcy tej rewolucji, Valera, Jevons i Menger, nie używali tego określenia użyteczność krańcowa. Valera zapożyczył te swoje określenie, które właśnie później, jak za chwileczkę pokażę, zostało nazwane użytecznością krańcową, od swojego ojca. I używał tego francuskiego określenia związane z pewną rzadkością i miarą rzadkości, która wpływa na wartość dóbr. Jevons używał dwóch określeń, w zasadzie skupiając się na tym final degree of utility, ale także używał określenia terminal utility. Natomiast Menger, i to jest właśnie ciekawe, nie używał żadnego takiego określenia, opisywał to tak w sposób werbalny. To zresztą chyba jest konsekwencja jego historii takiej życiowej. On nawierał pewnego stylu pisania jeszcze, nawet w gimnazjum i potem na studiach, ale szlifował to wszystko także jako dziennikarz. Pracował przez wiele, wiele lat jako dziennikarz i to jest mało znany fakt z jego historii. I tam wyraźnie wypracowywał swój styl komunikacji z czytelnikiem. Ja nie będę czytał tych dokładnie cytatów, bo one są przydługie, ale warto zwrócić uwagę, że Mengera pod tym względem no, trzeba poświęcić trochę czasu. To nie jest tak jak u Valera i Jevonsa, że wystarczy spojrzeć na to definicję i to jest pochodna, bo oni korzystali z tej idei newtonowskiej mechaniki. U Mengera trzeba to po prostu starać się zrozumieć, wczytać w to, co mówił Menger. A najczęściej Menger, opowiadając o jakimś zjawisku, o jakimś pojęciu, zaczynał od pewnych przykładów. Mówił o rozważaniu kilku przykładów, powinno całkowicie rozjaśnić przedstawione tu zasady, idąc za przykładem Adama Smitha, zaryzykują zanudzenie czytelników, by zyskać większą przejrzystość mego toku rozumowania. To jest takie symptomatyczne w stylu Mengera. No i tu jest kwestia, jak on rozumiał relacje pomiędzy tą krańcowością, tą korzystaniem z kolejnej jednostki dobra z wartością tego dobra. I to jest kolejny nurt, który tutaj oczywiście nie mam czasu, żeby w jakiś sposób rozwinąć, ale tego wyraźnego podkreślenia, że wartość dóbr jest związana z zaspokojeniem ludzkich potrzeb, jest nieobecna w dużym stopniu u Valera, który bardzo mechanistycznie do tego podszedł, a także nawet u Jevonsa.
I tutaj tylko na dwóch slajdach znowuż sporo tekstu, ale jedynie na to chciałbym zwrócić uwagę, że dopiero następne pokolenia zaczęły używać tego określenia, które dzisiaj jest dla nas czymś normalnym, naturalnym, mianowicie użyteczność krańcowa. I tutaj w naturalny sposób należy wspomnieć Friedricha von Wissera, który najpierw w swojej habilitacji użył te określenia korzyść krańcowa. To jest też ciekawa historia, jak to tak było troszeczkę zakręcone. Ta książka nie została przetłumaczona na angielski, ale była znana przez Anglików. Dopiero następna książka, opublikowana 5 lat później, w 1889 roku, o wartości naturalnej, przetłumaczona na angielski z niemieckiego, upowszechniła to określenie i tutaj ogromną rolę ma William Smart, który kontaktował się, który znał Wissera i jakoś tam pilotował to tłumaczenie i zaproponował, żeby to przetłumaczyć, to określenie niemieckie na określenie angielskie, to właśnie tej użyteczności krańcowej. Drugi wątek, który warto powiedzieć, który oczywiście jest znany, ale naturalnie należy o tym wspomnieć, to jest kwestia użycia matematyki w analizie ekonomicznej. Ta matematyka zdominowała ten główny nurt analizy ekonomicznej w XX wieku. Warto sobie uświadomić, że do lat 20. XX wieku zarówno Menger, jak i Jevons, jak i Walras uznawani byli za członków tego głównego nurtu analizy ekonomicznej. I status szkoły austriackiej był podobny jak status szkoły tej brytyjskiej, czy zainicjowany przez Walra. Dopiero w latach 20., kiedy do głosu zaczynają dochodzić matematycy i widzą ogromną szansę na to, żeby wykorzystać tę ideę Jevonsa i Walra, w latach 30. zaczyna dominować. Efektem tego jest to, co George Stigler ze swoimi współpracownikami przeanalizował te najważniejsze czasopisma ekonomiczne i zauważyli, że w ciągu mniej więcej 100 lat ten udział artykułów, w których nie używano notacji matematycznej, spadł z 95% do około 5%. To zostało potem potwierdzone przez innych badaczy. I faktycznie, jak się tak weźmie jakieś czołowe czasopismo ekonomiczne z głównego nurtu i zajrze się do tych artykułów, to tam jest mnóstwo wykresów, mnóstwo takich modeli matematycznych i aż biją te, jak to nieczęsto się mówi, te robaki, czyli wzory matematyczne, które są na tych stronach. Stanley Jevons, tutaj oczywiście tych cytatów nie będę czytał, tak bardzo szybko proszę przejrzeć, podobnie jak i Walras, na następnych slajdach będzie to widoczne, eksplicytnie wyrażali, że jedyną drogą do tego, żeby prowadzić analizę ekonomiczną, to jest użycie matematyki. Teoria ekonomii ma czysto matematyczny charakter. Nasza nauka musi być matematyczna po prostu dlatego, że zajmujemy się ilościami. I to jest też zasadnicza różnica pomiędzy Walra i Jevonsem a Mengerem, który uważał, że nie wszystko da się wyrazić w sposób ilościowy. Zresztą do tego wrócę, do korespondencji pomiędzy Walra a Mengerem. I podobnie Walra w swoich elementach czystej ekonomii zwracał na to uwagę, że ta ekonomia musi być matematyczna. To będzie widoczne na następnym slajdzie. Ale proszę zauważyć, że Walra opublikował swoją książkę 3 lata po publikacji Mengera i Jevonsa i już znał tę publikację i w tym cytacie bardzo pochlebnie się wyraża o Mengerze. Pan Menger rozwinął tak jak my teorię użyteczności, przedstawiając prawo malejących potrzeb wraz z rosnącą konsumpcją. To sprawia, że nie mogę skomentować jego teorii w kilku wierszach, tak jak zrobiłem w przypadku Gossena i Jevonsa. To jest właśnie clue i to jest jeden chyba z powodów tego, że ta teoria austriacka nie trafia pod strzechy takie
analizy ekonomicznej wykształconych ekonomistów w duchu tej matematyzacji. Powiem tylko, że on i autorzy, którzy podążali za jego naukami, wydaje mi się pozbawiać siebie cennego, ale nawet niezbędnego zasobu, odmawiając bezpośredniego zastosowania metody i języka matematyki do analizy zasadniczo-matematycznego problemu. To jest ta perspektywa, o której za chwileczkę powiem. To jest inny styl myślenia u Mengera i Wallera. I to jest najciekawsze zdanie. Niemniej jednak dodam, że z niedoskonałą metodą i językiem, którym się posługują Menger i jego następcy, być może mocniej uchwycili problem wymiany niż Gossen i Jevons. To jest charakterystyczne. Proszę zauważyć, że to spojrzenie u Wallera w ten sposób jest bardzo, bardzo ciekawe. No i tutaj ta teoria ekonomii musi być matematyką. Tutaj oczywiście mechanika i hydrodynamika to są takie wzorce metodologiczne, które Jevons i Waller zapożyczyli od fizyków. No. Co ciekawe, w tej podstawowej publikacji, o której mówimy, w Zasadach ekonomii z 1871 roku, tam nie ma ani jednego słowa o matematyce, o tym, tak jakby to było z boku. No zresztą Menger przecierał te ścieżki, nie znał prac ani Jevonsa w tym czasie, ani w latach 60., kiedy zaczął to pisać. Warto też zwrócić uwagę na to, że Menger zaczął pracować nad tymi zasadami stosunkowo późno. To dopiero jak rzucił dziennikarstwo, w drugiej połowie lat 60. zaczął dosyć intensywnie nad tym pracować i w ciągu 5-6 lat doszedł do tych rewolucyjnych wniosków. Więcej komentarzy na ten temat znajdujemy w opublikowanych w 1883 roku jego dociekaniach nad metodą nauk społecznych. No, a to wymagałoby dłuższej analizy. Ale najciekawsze odnośnie tej relacji matematyka i zastosowania jej w ekonomii znajdujemy w bogatej korespondencji pomiędzy Mengerem i Wallera. To w ostatnich kilkudziesięciu latach zostało rozpowszechnione i jest coraz to bardziej znane. I w tych listach Menger do Wallera, oni pisali po francusku najczęściej, Menger doskonale znał francuski, wyraźnie zwraca uwagę, że matematyka nie nadaje się do tego, do realizacji tego celu, który on sobie wytknął. Takie matematyczne podejście nigdy nie pozwala wniknąć w prawdziwą istotę zjawisk gospodarczych. Matematyka jest bezsilna, jeśli chodzi o wyjaśnienie ludzkich motywów, które ostatecznie kształtują zachowania gospodarcze, a tym samym określają wartość wymienną towarów. Pisał do Wallera. W kolejnym liście pisze, że znowu nie będę czytał dokładnie, ale to co tutaj wyróżnione, jednak matematyczna metoda reprezentacji nie jest w żaden sposób istotną częścią zadania, które podjął. On, to się kłóciło z jego stylem myślenia po prostu. Pozwolicie, że to tutaj mam ochotę dłużej pogadać, ale patrzę na zegarek, czas ucieka. I to ten trzeci element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, co jest w naszym umyśle. My jako Austriacy całkiem inaczej patrzymy na tę rzeczywistość niż zainicjowany przez Jevonsa i Wallera to myślenie w kategoriach zastosowania matematyki, które ukształtowało myślenie neoklasycznej szkoły, takiej jaką znamy z podręczników. Najczęściej to jest takie bardzo mechanistyczne podejście. Mówiłem o hydromechanice, o tym mechanice. Sobie definiują pewne określenia, które się dadzą wyrazać w kategoriach ilościowych, jak na przykład tutaj zysk, to jest po prostu to przez pi oznaczone, to jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami. No i stosuje się dosyć mechanistycznie te idee, te pomysły, które są pokłosiem osiągnięć fizyki od czasów Newtona. No po to, żeby zmaksymalizować jakieś tam funkcje, jakieś
jakąś wartość kosztorysów, należy policzyć pochodną, przyrównać to do zera i to będziemy mieć w ten sposób określany maksimum na przykład zysku. Czyli jeżeli weźmiemy pochodną zysku po wielkości produkcji, tutaj mamy określenia właśnie to pochodna przychodu po wielkości produkcji, to jest oczywiście krańcowy utarg, czyli to MR, minus krańcowy koszt, to przyrównamy do zera, czyli formuła, która maksymalizuje zysk, jest bardzo prosta. Mianowicie musimy znaleźć takie miejsce, w którym koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu. No i to się, jak to w podręcznikach, najczęściej rysuje się krzywą kosztów krańcowych, krzywą utargu krańcowego i punkt przecięcia się tych dwóch krzywych, to wyznacza nam optymalną produkcję maksymalizującą zysk. I uważają, że to jest wszystko. To jest, problem został rozwiązany. A to się dopiero zaczyna. I na to zwraca Menger, że to na tym nie można poprzestać, bo po pierwsze nie mamy możliwości określenia funkcji kosztów i funkcji przychodów i nie mamy możliwości określenia kosztu krańcowego i utargu krańcowego. Nawet jeżeli byśmy mogli to robić, to wymagałoby to ogromnego nakładu pracy i czasu, którego po prostu nie mamy. Rzeczywistość się zmienia. Te krzywe, te funkcje kosztów, jeżeli w ogóle myślelibyśmy w tych kategoriach, są zmiennymi. Rzeczywistość się zmienia i to cały czas się ta relacja pomiędzy utargiem krańcowym i kosztami krańcowymi zmienia. Natomiast Menger mówi inaczej. My nie musimy znać tych funkcji, nie musimy znać tych wartości. Żyjemy tu i teraz, czyli jest jakiś poziom produkcji, który jest najprawdopodobniej odległy od stanu równowagi, do którego ewentualnie będziemy dążyć, chociaż nigdy nie musimy osiągnąć, bo ta rzeczywistość jest dynamiczna. I to, co jedynie możemy szacować, liczyć na to, że może się da uzyskać, to są lokalne wartości tego kosztu krańcowego i utargu krańcowego, co jest znacznie, znacznie łatwiejsze, a co ciekawsze, my wcale nie musimy ich znać dokładnie. Chodzi o pewną relację. No i spróbujmy, i to jest ciągłe eksperymentowanie. To jest istota myślenia Mengera, że my jako ludzie, przedsiębiorcy, konsumenci, stale eksperymentujemy, staramy dostosować do tej rzeczywistości, zmieniającej się rzeczywistości. No to zrobimy taki eksperyment. Zwiększmy produkcję o jakieś delta Q i popatrzmy, jaka jest relacja pomiędzy kosztem krańcowym i utargiem krańcowym. Jeżeli koszt krańcowy jest mniejszy niż utarg krańcowy, to znaczy, że dzięki temu krokowi, dzięki temu działaniu zwiększyliśmy zysk. Nie mówimy o tym, czy zmaksymalizowaliśmy, jedynie zwiększyliśmy ten zysk i w takim układzie można przyjąć, że ta strategia, którą zaczęliśmy, jest skuteczna i może nas doprowadzić do stanu równowagi. Tak jak powiedziałem, w istocie my do tego stanu równowagi, jeżeli te zmienne się, te krzywe się zmieniają, nigdy nie osiągamy. My jedynie możemy mieć pewną nadzieję, że dzięki temu adaptacyjnemu naszemu działaniu zbliżamy się do tego stanu równowagi. Oczywiście, jeżeli w tym momencie, jeżeli jesteśmy już w tym stanie równowagi teoretycznie, zwiększymy tę produkcję, no to mamy taką sytuację jak tutaj, że zwiększenie tej produkcji powoduje, że koszty krańcowe są większe niż utarg krańcowy. W związku z tym no, uznajemy, że tego typu działanie jest nieskuteczne i powinniśmy je zmienić. No to wtedy szukamy innej strategii. No i tą strategią byłoby najlepiej zmniejszenie tej produkcji, zmniejszenie tych strat, które powodowała poprzednia strategia i w ten sposób dojdziemy do stanu równowagi. Tutaj już długo byłoby można mówić, ale proszę zauważyć, że starając się pokazać to, moim celem było zwrócenie uwagi, że nasz styl myślenia jako Austriaków, nasze postrzeganie rzeczywistości jest zasadniczo odmienne od postrzegania tej rzeczywistości gospodarczej, ale także i społecznej w szerszym kontekście przez ekonomistów głównego nurtu, a neoklasyków przede wszystkim. Może będzie kiedyś okazja, żeby też dłużej potem podyskutować. No i teraz to już jest ten fragment, który nie znalazł się w artykule, na który chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie natknąłem się na kolejne listy, na kolejne informacje o listach pomiędzy Valras i Mengerem i to mnie uderzyło. Valras
Był w dosyć dobrych stosunkach i takich przyjaznych stosunkach z Mengerem, chociaż się nie spotykali, ale wymieniali się bardzo intensywnie. Więcej o tym piszę w artykule, ale symptomatyczna jest ta sekwencja tych trzech listów. Pierwszy Leona Valera z 2 lipca 1883 roku, w którym wyraźnie proponuje Mengerowi współpracę. Widzi w tym korzyść pewną tej współpracy i pisze: ty i ja powinniśmy być bardzo zainteresowani, by się zgodzić. Bylibyśmy znacznie silniejsi. Uwierz, proszę, zrobię, co w mojej mocy, aby się tak stało. No. Menger, i to jest pewna natura Mengera, o której wczoraj mówiłem trochę, która się wykształciła już w szkole, w gimnazjum i potem na studiach. On myślał niezależnie i uważał, że ta próba inkorporacji tych idei Valerasowskich i Jevonsa może tylko popsuć jego argumentację, i odpowiedział mu 27 stycznia 1987 roku: istnieje między nami podobieństwo, istnieje analogia pojęć w niektórych punktach, ale nie w kwestiach krytycznych, najistotniejszych. To właśnie to myślenie w kategoriach pewnych idei, które są podstawą naszego myślenia, naszego postrzegania rzeczywistości, tutaj stają się istotne. A to, że tam istnieje jakaś analogia pomiędzy krańcowością, pojęciem krańcowości u mnie i u ciebie, to tutaj w tym momencie jest nieważne. Valera był uparty i jeszcze tego samego roku, 4 kwietnia, pisze do Mengera: postarajmy się zrozumieć i współpracujmy, a zobaczymy powstanie szkoły, która będzie trwałą i której ty będziesz jednym z najwybitniejszych promotorów. No? To jest symptomatyczne. No i teraz kolejna rzecz. Dosłownie tydzień temu, tam szperając, przygotowując się do tego wystąpienia, natknąłem się na stronę, której wcześniej nie znałem. Tutaj jest adres, jest na górze. Oni monitorują dostęp do różnych publikacji na Wikipedii i robią różnego rodzaju rankingi najlepszych myślicieli, najbardziej wpływowych, ale także znalazłem tam ranking dotyczący ekonomistów, na następnej stronie będzie to przedstawione. I oni patrzą, ile razy dany biogram danego ekonomisty był odwiedzany i czytany. I to jest symptomatyczne, dlatego sobie pozwolę to przytoczyć. Od 2007 roku anglojęzyczna strona Karla Mengera w Wikipedii uzyskała ponad 344 tysiące odsłon. Jego biografia jest dostępna w 38 językach na Wikipedii. Karl Menger jest 32 najpopularniejszym ekonomistą, 86 najpopularniejszą biografią z Polski i, co jest ciekawsze, najpopularniejszym polskim ekonomistą. Zgodnie z twórcami tej szkoły, Menger był polskim ekonomistą. Czy my nie powinniśmy zacząć walczyć też i o to, żeby uznać Mengera za polskiego ekonomistę? Jak sprawdziłem, ta informacja o tych 32 stronach, gdzie Karl Menger jest obecny, jest już nieaktualna. Jak 18, dwa dni temu zajrzałem, to tych biografii już było dostępnych w 41 językach. Także widać wyraźnie, zresztą jak się patrzy na wykres popularności Mengera od 2016 roku, na stronie jest to widoczne, to wtedy widać, jak to w ostatnich latach szczególnie to rośnie. I to jest ranking, tam jest 500 nazwisk, ja tylko pierwszych 50 tutaj przedstawiam. Tak dla ciekawości, na pierwszym miejscu jest Karl Marx. Adam Smith nas nie dziwi, John Maynard Keynes też nas nie powinien dziwić, ale warto zwrócić uwagę, że na 8 miejscu jest Friedrich Hayek, na 14 miejscu jest Ludwig von Mises, no i na 32 miejscu, jak wspomniałem, jest Karl Menger. No i teraz warto popatrzeć, kto jest za Karlem Mengerem, i to są same sławy. I warto na to zwrócić uwagę. Ja nie będę. Polecam zajrzenie na tą stronę i przeanalizowanie. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji. No i teraz kolejna i to już ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, żeby nie przedłużać. W 1923 roku, 2 lata po śmierci Karla Mengera, rodzina, tak prawdopodobnie będąc w pewnych problemach finansowych, sprzedała tą ogromną bibliotekę
którą zgromadził Karl Menger, to było około 19 tysięcy, ponad 19 100 wolumenów Japończykom na Uniwersytet w Tokio. Potem są dwa miejsca, gdzie możemy szukać pewnych informacji, źródeł o Mengerze. To jest w Uniwersytecie Duke'a, gdzie wnuczka Ewa Menger sprzedała pewne dokumenty związane z jej ojcem i z jej dziadkiem. No ale gro tego, tych publikacji, te 19 tysięcy wolumenów zostało sprzedanych do Tokio. No i to jest pewien paradoks, że mniej więcej 9 tysięcy kilometrów stąd jest źródło wiedzy o Karlu Mengerze. Japończycy i tam jest między innymi jeden z bardzo ważnych publikacji, mianowicie to jest mało znany fakt, a warto tutaj to o tym powiedzieć. Karl Menger zażyczył sobie druku dostarczenie specjalnego wydania jego zasad ekonomii, gdzie do każdej strony drukowanej będzie dołączona druga czysta strona. W tym momencie on sobie już zdawał sprawę, że trzeba będzie przygotować nowy, ulepszone wydanie jego zasad. I ta książka jest właśnie w zasobach tego uniwersytetu w Tokio. I oni zauważyli w którymś momencie, że te notatki, które za chwileczkę pokażę, zaczynają znikać. On pisał to w różnym okresie, różnymi środkami. Jak miał kredkę, to pisał kredką, jak miał jakieś pióro, to pisał piórem. I żeby zachować to, to zdigitalizowali i łatwo, to jest około 370 megabajtów pliku, w dobrej jakości zrobione, no i to są kopie tego pliku. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, to jest pierwsza strona, już z uwagami Mengera. Jak możemy sądzić, nie wiem na ile to moje przypuszczenie jest słuszne, Menger nosił się z zamiarem zmiany tytułu tej książki z zasad. To są te... Nie wiem, no dobra. Także to jest, wydaje mi się, ciekawa informacja. No i teraz kilka skanów z tej książki. To jest właśnie wstęp drukowany i po drugiej stronie jest pusta kartka. I tak wygląda ten egzemplarz tej książki z notatkami Karla Mengera. Co ciekawsze, to drugie wydanie zostało dzięki staraniom jego konkubiny, chyba trzeba powiedzieć, Miny i syna, wydane w 1923 roku. Tutaj osobna historia, jak do tego wszystkiego doszło, ale warto zwrócić uwagę, że to też świadczy o relacji pomiędzy synem Karlem pisane przez K i ojcem Karlem pisane przez C. Został zaangażowany do tego drugiego wydania mając 17 lat, jego syn. I pracował i miał nadzieję wydania tego drugiego wydania, że to się odbędzie z okazji 80. urodzin Karla Mengera w 1920 roku. Niestety to się nie udało. On był matematykiem, był zaangażowany w inne sprawy i zostało to opublikowane w 1923 roku. I wiele wskazuje na to, że Karl Menger, syn, nie znał tego egzemplarza książki. Ja nie wiem, ale z tego, co tak buszowałem po różnych informacjach, odnoszę wrażenie, że on po prostu nie znał tego egzemplarza i to drugie wydanie było oparte tylko i wyłącznie na pewnych sugestiach Karla Mengera, który już miał te 70 parę lat. To jest też, byłoby dobre, żeby przebadać, na ile te notatki, które tutaj są na tych pustych miejscach, proszę zauważyć, że to nie tylko ta strona, ale naokoło tych stron są te notatki zrobione. I tu już ostatnie dwa slajdy, kolejna strona, która pokazuje, jak w różnych okresach, w różnych różnymi środkami to zostało to pisane. To jest pierwsza strona pierwszego tego ważnego rozdziału o dobrach. I widać, jak bardzo istotnie chciał zmienić to, co napisał pierwotnie Karl Menger. Tu są kolejne odwołujące się do literatury z przeszłości. I tutaj pozwolę sobie przestać. Dziękuję serdecznie.